Cześć, tu Matrix, a to kolejny odcinek ze Złotych Wrót. W tym odcinku, odpuszczę sobie zadanie, które robiłem ostatnio i zacznę robić inne. Napisujemy na trójeczkę. Tak. Proponuję zrobić misję Miecz z Magicznej Rudy, który można znaleźć niedaleko Brata Xardasa. Można go także kupić u orkowego kupca Hokara. Natomiast myślę, że kupimy go dopiero wtedy, jeśli znalezienie się go okaże bardzo trudne albo niemożliwe. Oczywiście z moim teraz sprzętem. Dalej mi mikrofon sprawia problemy, także nie wiem, czy po serii retrych nie będę musiał robić bez przerwy. Bo nie chcę na razie słuchawek nowych kupować, tych starych z mikrofonem. A mikrofon osobny na razie też nie. Ja mam przyzwyczajenie z returningu z Gothica, że zapisuję za każdym razem, jak przechodzę przez ten teleport. Ale tutaj nie crashuję, na szczęście. Dobra, ja widziałem mniej więcej, jak to wygląda, ale teraz gdzie to jest? Było takie jakby przejście. Tutaj chyba to nie jest. O kurwa. Chyba nie to. Może i tu. Jakieś jaskini. Gdzieś tutaj w tych okolicach. Jak się dokładnie? Muszę szukać jaskini, no. To jest... To tak, to jest chyba tam. Tutaj są serwery, one nie są mi w stanie ze swojej pozycji nic zrobić. Ale ja już jestem w stanie im coś zrobić. Ale mądry. Nie mogę tu wyjść. Nie ma czego plądrować. Tak, nie mogę nic plądrować. No dobrze. Ale patrzcie, co jest w środku. To już nie wiem, czym jest tak łatwo. Przydałby się jakieś zaklęcia. Na przykład lodowa strzała. Lodowa fala. Zacznijmy sobie. Ale spróbujmy najpierw normalnie, może. Co on mi gieby? On ma zaklęcia. Aha, bo on ma... Atakował mnie. Dopiero ja zacząłem wygiwiać, to mnie zaczął atakować. A ja użył lodowej strzały? To co? Nie wiadomo. Mało co. Jakby go tak zrzucić stąd? No. Więc spokojnie, na was wszystkich starczy. Ten drugi nie jest. To jest. Ale tak jak mówię, moim celem jest zabicie golema. Albo przynajmniej jakoś jakieś go stąd wyeliminowanie. Teraz się nam jakoś zablokował.
Jakby tak użyć lodowej fali. A może tak, żeby go dosięgnęła, co? To by chyba było najlepiej. Atakować jak na początku. Tymi takimi bocznymi atakami. Patrzcie, no. Wcześniej nie mogłem tak. Tu nie ma. Ale udało mi się pokonać golema. O, nie mam długopisa pod ręką, nie chcę się za bardzo ruszać. Ze względu na ten mikrofon. Ale dobra, mam jakiś. Zapisujemy, no i oczywiście sprawdzamy kufer. No, zaczynamy dobrze, od lewego. Lewy. No, teraz prawy, lewy, lewy, prawy, prawy. No i teraz lewy, no i teraz prawy. Ale okazuje się, że to nie jest to, z czego my szukamy. To nie zmienia faktu, że i tak wczytam. No mnie zdziwię się, jak tego tutaj nie będzie. No, skoro już i tak w poradniku był błąd odnośnie żądła krwiopijcy, no to jest magiczne ostrze bojowe. Sprawdźmy, co za ostrze. Bardzo fajne, niestety muszę je oddać. Chociaż takie samo jest do kupienia u Hokara ponoć, z tego co słyszałem. Chociaż nie widziałem nigdy tego. A może się źle przyglądałem po prostu. Ale tak nigdy nie będzie mi dane osiągnąć tyle siły. A już niedługo wbiję level. Piratka. I może tak na skróty teraz. Też takie trochę wolne skróty. Zobaczcie, może tam coś jest. Takie niby ukryte miejsce. Nie. Warto sprawdzać, bo może byłaby jakaś kamienna tabliczka w tym normalnym nocgrunka. Mam wrażenie, że w tle cały czas taki jeden dźwięk jest? No już nie, dobra. Cały czas taki jakby jeden dźwięk jest, ale już nie ma problemu. Mam taki sposób na ten mikrofon, żeby to ten fragment kabla jakby, na którym można zmieniać głośność, położyłem sobie na nogę. No i teraz nie szumi. Taki dziwny sposób. Na koja to miałem przynieść? Vega. Który to jest Vega? Jest u
O, paskudni. Temu już pomogłem. Hejt. Kasami. Czy ty ich chcesz zanotować? Teraz może... Ja wiem, że mnie teraz słabo słychać, no ale... No nie jestem w stanie nic zrobić. Po co tu jest taki głośny soundtrack? Vega, który z was to Vega? Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Współpracujcie ze mną. Nie wiem już, w co wierzyć. Myślałem, że to taki jest, a nie tamten czasem? Przecież wiedział o tym. Tak, to jest Vega. Mam miecz z magicznej rudy. Serio? Pokaż go. No, już sobie poglądałeś. Wygląda imponująco. Dobra robota. Jakaś nagroda? Uznanie od człowieka Hannibala. Coś jeszcze? Nie. Cześć! O, zagadał do mnie. Chcesz się do nas przyłączyć? Tak, to prawda. Kilku moich ludzi pozytywnie się o tobie wypowiedziało. Co prawda, najważniejszy jest mój głos, a potem jeszcze spotkanie z Hannibalem i jego decyzja. Jednak nie da się ukryć, że już daleko zaszedłeś. Wcześniej jednak, zanim w ogóle będziesz mógł się z nim widzieć, czeka cię mój test. Co to za test? Mała misja, która pokaże, czy naprawdę mi się nadajesz. Więc co mam zrobić? Nie przerywaj mi, bo cię zatłukę. Jakiś czas temu ktoś zabił jednego z moich najlepszych ludzi, Julesa. Twoim zadaniem jest dowiedzieć się, kto to zrobił i dlaczego. Musisz znaleźć tego. Jednak przede wszystkim liczą się nie jakieś pomówienia czy plotki, ale dowody. To musiał zrobić ktoś z naszego obozu. Tylko ludzie od nas wiedzieli, że Jules chodzi nocą do małej jaskini za obozem. Ktoś po cichu go zaszedł i użył jakiegoś przeklętego zaklęcia. Cholerny tchórz nie miał odwagi, aby stanąć z nim do otwartej walki. Nie wiem, wtedy na pewno nie miałby żadnych szans. W każdym razie wiesz, co masz robić. Masz na to 3 dni. Jeśli ci się nie uda, twoja szansa przepadła. Do 32 dnia do godziny 10. Rozumiem. 24. Od razu za... Okej. No, chyba nie mogę powiedzieć, że ja to zrobiłem. Już wiem, kto zabił Julesa. Kto? Jack Alligator. Masz na to jakieś dowody? Nie, ale... Bierz dupę w... Bo... Niczego głupny by zrobił, to bierz dupę w... Trzeba zabrać dowody. Wpierw muszę pogadać z Jackiem. Aligatorem. Nie wiem, czy tam była opcja o bouncie. Może dlatego, że on zgubił tą swoją... Co się mówi? A nie, to jest Ron. Gdzie jest bounce? Ale czytałem, że w krzakach obok bounce'a jest ta uciekinierka. Gdzie był bounce? A, no to teraz się komplikuje, to jest sprawa. Myślałem, że ona sobie tam uciekła i wyszła po prostu w prawo. A ona jednak musiała trochę przejść tego obozu. Sorry, że tak... że tak ten... Będę się lepiej trzymać od tego. Poradnik czytam, ale no, myślę, że wam to trochę ułatwia odbiór moich materiałów. Dobra, potem porozmawiam z Jackiem. Jackiem. No dobra, szukamy. Włączę sobie radar. No dobra, już mam. Żeś się schowała, kobieta. No, nie widać cię tutaj w ogóle. Co tu robisz? Zostaw mnie w spokoju! Ha, to ty jesteś Vela. Uciekłaś Ronowi. No i co z tego? To, że teraz grzecznie wyjdziesz z tych krzaczków i porozmawiamy spokojnie. Więc czego chcesz ode mnie?
piratów, a co on chciał ode mnie? On poprosił mnie, jedna. Mamy odnaleźć i przyprowadzić do obozu. Tak, aby tego nikt nie widział. Czemu do obozu paladynów? Mogę ją zaprowadzić do obozu paladynów. Może ona mi da jakieś wskazówki. Sprawdźmy. Chcecie zaprowadzić do obozu paladynów. Co? Nie wierzę ci. Przecież jesteś piratem. Pancerz piratów jest tylko moim przebraniem. Jeśli chcesz, zaraz możemy wyruszyć do obozowiska paladynów, gdzie będziesz bezpieczna. Ach, to niemożliwe. Mój wybawco. Tyle czasu śniłam, aż ktoś mnie uratuje. Wreszcie przybyłeś. Jak mogę ci się odwdzięczyć? O tym porozmawiamy później. Tymczasem chodźmy. Prowadź mnie, bohaterze. Bez przesady. Aż w tym odcinku nie będę zaczynał już. No nie, zapomniałem włączyć, wyłączyć na bloka. No trudno. Panie, tylko szybciej. Coś czuję, że się przedłuży trochę nieoczekiwanie odcinek. Chciałem, żeby ten był krótszy, żeby się szybko zrenderował, no ale cóż. Fajne ma nogi swoją drogą. Szkoda tylko, że ich nie ma. Oho, coś się tutaj zrespiło. I jedna bestia mniej. Tak, jedna bestia mniej. Tak się napracowałaś, żeby tej bestii tutaj nie było znowu. No chodź, no nie, co to jest? Jesz, nie jesz. One zatruwają? Ja nie wiedziałem. Może z kuszy będzie łatwiej. Niekoniecznie. Toma jest dość trudno, ponieważ zapyłam. Ona niby jest sama na mnie. Też zamiast ją zaprowadzić do piratów, to już wplątałem w jakieś wybawianie. No, prawda. To co, ja nie mogę ani razu dostać od nich? No to już jest jazda bez trzymanki. Co? Ja sobie może zapiszę na trójkę. I teraz będę zapisywał w miarę. A nie da się pojedynczo ich wybawić? Znaczy wybawić, nie wybawić. Nie będę nikogo wybawiał. Przydałby się Diego. Co ja zrobiłem? Teraz to już nie ma wyjścia, bo zapisałem na trójkę. No super. Genialnie po prostu. Brawo. Kurde, czemu ty się zrespiły potwory? Nie byłeś tutaj. Diego wszystkie powebiał. Drogi, może już jesteś. Nie wiem, co mnie może czekać jeszcze za chwilę. Ale jakoś za bardzo optymistycznie na to nie patrzę. Zresztą ja jestem bezimienny. Wszystkim pomagam, to czemu jej mam nie pomóc? No skończy jej, nie jej wina. Właśnie, ona może być mieszkańcą tak samo, jak była mieszkańcą Corinis. Mogę pozwolić. A też się zębacz bije z ścierwojadem. Znowu jedna z tych przeklętych bestii! No, kobieto, nie walcz z nimi, bo zginiesz.
oni się gonią ze spoko. No chodź, 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 chodź. Chodź, zabijemy go. Kobe, nie razem, tylko sam ja. To jest brzytwie. Jest strasznie dużo mi zabiera. O, hola, słuchaj. Ej, ty. Zginęła. Proszę, weź te mi... Dobra, nic ci to nie dało, trudno. Ile skąd on miał? Aha, dobra, nie miał. Trzeba by kupić misturki, bo nie mam już. No i dobra, czyżby już był koniec prawie? Czy jeszcze coś mnie czeka, jakaś niespodzianka? Chyba już nie. Chyba, że znowu w tym miejscu kamienny strażnik, ale to nie tym razem. No, pff, ja nie mogę. Co jest? No to ty czekasz, kurde, wybawiłem cię tu. Właśnie szybko. Przy okazji dam lampę. Aha, właśnie. Przy okazji dam raport lordowi, Hagenowi. No i myślę, że będziemy mogli skończyć ten odcinek. Dotarliśmy do motoparyczynów. Andrzej, mój problem. Trzeba po prostu słuchać. Chwała i... Super. Jesteśmy na miejscu. Naprawdę mnie uratowałeś. Jestem ci dozgonnie wdzięczna. Co mogę dla ciebie zrobić? A co możesz mi zaproponować? Proś o co chcesz, a to otrzymasz. Ci opowiedzieć o takich rzeczach. Wystarczy mi twoja wdzięczność. Wystarczy mi twoja wdzięczność. Coraz bardziej mnie zadziwiasz, wojowniku. Przyjdź do mnie za kilka dni, a z pewnością będę coś dla ciebie miała. Okej. Okay. Jeszcze nie. Myślę, że to takie łatwe. Za kilka dni przyjdę na pewno. Nie mogę dać raportu nawet. Genialnie. Jeszcze sobie. Jak tam poziom? Super. Już prawie. Coś tam może sobie zrobić między odcinkami i albo no w sumie i tak nie zrobię, no także nie ma co mówić. No ale już niedługo zbliżamy się powoli do, uwaga, do levela 14, który oznaczałby następny miecz, także do następnego odcinka, cześć.